Rozpoczynające się w najbliższy poniedziałek ferie to będzie dobra okazja do szusowania po stokach. I chociaż za oknami większości miast na Dolnym Śląsku śniegu nie widać, to warunki na stokach na południu naszego województwa są już bardzo dobre. Obecnie już można powiedzieć, że naprawdę jest dobrze, jeśli chodzi o warunki zimowe. One się pojawiły już praktycznie w wszystkich kurortach narciarskich i w zasadzie gdzie byśmy nie pojechali w góry, to możemy już na tych nartach pojeździć. Na zainteresowanie ze strony amatorów narciarstwa nie narzekają w ośrodkach narciarskich naszego województwa, chociaż obawy były, że po pandemii koronawirusa wiele osób zatęskni za szusowaniem po zagranicznych stokach. Ostatnie sezony są takie bardzo unikalne, bo obserwowaliśmy dużo większe zainteresowanie i narciarstwem, i jazdą na snowboardzie, ale tutaj trochę pomagała nam sytuacja ekonomiczna, sytuacja społeczna na świecie, zamknięcie granic, także tutaj na pewno Polacy poznali polskie stoki, ale przyznaję, że teraz, kiedy już ta taka jest otwartość i dowolność podróżowania, dalej jest u nas bardzo dużo ludzi. Myślę, że to trochę nam pomogło. Jeśli wybieramy się na narty pierwszy raz, warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. Narciarstwo, nawet to amatorskie, może wiązać się z kontuzjami. My w tej chwili mamy bardzo dużo śniegu, noce są zimne, temperatura jest zdecydowanie na minusie, więc warto pamiętać o jakiejś termoizolacji, o ciepłej po prostu bieliźnie i ciepłych ubraniach, bo można się faktycznie zdziwić, jeżeli ktoś przyjeżdża na krótki czas w góry, a na co dzień przebywa w mieście. Dzisiaj już żyjemy w takich czasach, że albo ktoś ma ten sprzęt swój i tak na dobrą sprawę wie wszystko, co zabrać i co z sobą wziąć, to możemy się skupić w zasadzie tylko na tych, co jeszcze na tych nartach nie jeździli i co do tego doświadczenia nie mają, tego sprzętu w domu nie mają. Ale żyjemy w takich chwilach, gdzie tak na dobrą sprawę wszystko czeka na miejscu już na takie osoby. Począwszy od instruktorów, których można sobie wynająć przez sprzęt. Tak naprawdę jedyne, co musimy wziąć, to dobre ubranie, czyli jakąś kurtkę taką, żeby nam było po prostu ciepło i jakieś ciepłe spodnie. Aktualnie możemy napotkać na trudności ze znalezieniem miejsc noclegowych w popularnych kurortach Dolnego Śląska, ale w Karkonosze czy Sudety nie mamy daleko, dlatego warto rozważyć nawet jednodniowe wypady, zwłaszcza, że i w tym przypadku możemy napotkać na liczne atrakcje. Dla osób pracujących dobra informacja jest taka, że wiele ośrodków narciarskich oferuje tak zwane nocne ściganie, na które można zdążyć po pracy i zapłacić nawet mniej niż w ciągu dnia.